sponsorem programu są Militaria.pl. Witam serdecznie na kolejnym wywiadzie na kanale WarNews.pl, a dzisiaj, proszę Państwa, rozpoczynamy nowy cykl. Cykl będzie nosił nazwę Prosto z frontu, a właśnie wiadomości prosto z frontu będzie przekazywał nam korespondent wojenny Tomasz Grzybaczewski. Witam Cię serdecznie, Tomku. Witaj, Mateuszu, witam Państwa serdecznie. Tomku, zanim rozpoczniemy naszą rozmowę, ja zachęcę Państwa, zachęcę naszych widzów do tego, aby odwiedzili Twoje media społecznościowe, na których będzie można pozyskać wiele ciekawych informacji właśnie z Ukrainy, ale także do zasubskrybowania naszego kanału. Tomku, jesteś teraz w obwodzie charkowskim. Ostatnie 3 dni spędziłeś właśnie po podróżowaniu i analizowaniu tego, co dzieje się na Ukrainie. Co ciekawego zaobserwowałeś? Ja w tym konkretnym momencie jestem już w samym mieście Charkowie, natomiast rzeczywiście ostatnie dni spędziliśmy przede wszystkim w rejonie Kupiańskim, czyli na wschodzie obwodu charkowskiego, przy linii frontu. I niestety rejon Kupiańska w ostatnich dniach znowu stał się miejscem zażartych walk. Mówię znowu, bo pamiętajmy, że miasto Kupiańsk zostało wyzwolone w wyniku skutecznej ukraińskiej kontrofensywy na jesieni ubiegłego roku. Od tego czasu oczywiście tutaj też dochodziło do starć, te miejscowości przyfrontowe były ostrzeliwane, ale jednak natężenie tych walk było nieporównywalnie mniejsze niż chociażby na Donbasie. I w ciągu kilkunastu ostatnich dni sytuacja uległa zmianie. Rzeczywiście mamy do czynienia z bardzo silnymi ostrzałami. Atakowane jest zarówno samo miasto Kupiańskie, jak i przede wszystkim miejscowości znajdujące się na obrzeżach Kupiańska po drugiej stronie rzeki Oską. Kupiańskie jest rzeką Oską i te wszystkie miejscowości, które już są na wschód od tej rzeki, teraz są bardzo silnie bombardowane. My kiedy tam ostatnio byliśmy, ponieważ samo miasto Kupiańsk położone jest na wzgórzu, kiedy wyjdziesz na główny plac miasta, można zobaczyć całą okolicę. Rzeczywiście cały czas na horyzoncie wznosiły się kłęby dymu, na naszych oczach w zasadzie dochodziło do eksplozji, atakowana była były pozycje ukraińskie na linii frontu, ale właśnie również te miejscowości. No dzisiaj Kupiańsk stał się miejscem wyjątkowo silnego ostrzału. Z tych informacji, które dzisiaj, czyli w niedzielę, z tych informacji, które obecnie udało się uzyskać, wynika, że 11 osób zostało rannych, w tym 7 ciężko. Płonęło kilka samochodów, uszkodzonych zostało wiele budynków. Rosjanie uderzyli w samo centrum miasta, w miejsce, w którym my spędziliśmy właściwie ostatnich kilka dni. My dokładnie byliśmy w centrum, rozmawialiśmy tam, spotykaliśmy się z żołnierzami, rozmawialiśmy z zwykłymi mieszkańcami. I to jest właśnie, to jest też ta taka wojenna rzeczywistość, kiedy znajduje się w takim mieście jak Kupiańsk, wydaje się w zasadzie spokojnie. Znaczy widać te eksplozje, ale my wiemy, że one są 6-7 kilometrów, szczególnie, że nawet sami żołnierze mówili mi, że jednak te ataki na Kupiańsk prowadzone są przede wszystkim przez lotnictwo, ewentualnie systemów rakietowych. Dzisiaj to był chyba ostrzał z wykorzystaniem ciężkiej artylerii, także ten spokój naprawdę potrafi być niezwykle pozorny. Natomiast kiedy przekracza się rzekę Oską, no to rzeczywiście już znajduje się w takiej strefie permanentnych ostrzałów. I teraz takie może dosyć ważne wyjaśnienie pewnej sytuacji, ponieważ w przestrzeni medialnej pojawiła się informacja o tym, że trwa przymusowa ewakuacja mieszkańców zarówno Kupiańska, jak i rejonu Kupiańskiego. Tak też zostało to przedstawione przez władze. To nie jest do końca taki jasny obraz sytuacji. Otóż ta ewakuacja teoretycznie jest obowiązkowa, ale jednak nie przymusowa. Co to znaczy w praktyce? To oznacza, że rzeczywiście mieszkańcy są ewakuowani, ale każdy z pełnoletnich mieszkańców może złożyć pisemne oświadczenie, w którym stwierdza, że on nie chce się ewakuować, zostaje na miejscu i nikt go siłą wyciągać nie będzie. I znowu, w teorii rzeczywiście przymusowo można ewakuować osoby niepełnoletnie, dzieci, ale jak na razie, przynajmniej z tych informacji, które uzyskaliśmy, nie doszło do sytuacji, w której rzeczywiście zabrano by na przykład dziecko rodzicom, opiekunom i przymusowo wywieziono z rejonu Kupiańskiego. To też nie jest tak, że dzisiaj wywożone są, nie wiem, dziennie setki, tysiące osób, że tutaj pojawiają się jakieś autobusy. To nie wygląda w ten sposób. Tak naprawdę tę ewakuację prowadzi grupa, kilkanaście grup wolontariuszy, którzy jakby autoryzowani są przez państwo, którzy wjeżdżają na te tereny, oni przeważnie wjeżdżają niewielkimi busami. To jest akurat bardzo dobre rozwiązanie. Taki mały bus jest narażony na mniejsze ryzyko ostrzału.
Pamiętajmy, że wszelkie kolumny pojazdów, duże autobusy to jest naturalny cel ataku. I tacy wolontariusze, my z nimi byliśmy chociażby w sobotę na ewakuacji, mają dokładną listę osób, które mają wyjechać i jeżdżą po tych miejscowościach. My byliśmy w kilku miejscowościach właśnie na wschód od rzeki Oskło, na przykład w miejscowości Podoł, w miejscowości Kliszczyjówka. Tam bardzo szybko wolontariusze wjeżdżają, zabierają te osoby i po prostu wywożą. I taki bus zabiera kilka, czasami kilkanaście osób. Dotychczas władze poinformowały, że ewakuowano tam 600 kilkadziesiąt, kilkadziesiąt osób, natomiast cały czas tysiące mieszkańców pozostaje w strefie ostrzału. To nie ulega wątpliwości. Tomku, no właśnie nasuwa mi się od razu pytanie, bo miałem przyjemność rozmawiać z kilkoma wolontariuszami, co sprawia właśnie, że duża, bo to jest duży odsetek mieszkańców cywili, którzy pozostają jednak w rejonie, powiedzmy, tych walk w tych miejscowości przyfrontowych. Jak z Twojej oceny wynika? Jaki? To jest naprawdę duży odsetek ludzi, którzy postanowili zostać w swoich domach i od razu pytanie nasuwa się drugie, czy to są ludzie, którzy, bo często się też pojawiały, chociażby gdy rozmawiałem z Wiktorią Czarkowską, że często to są ludzie, którzy po prostu gdzieś tam bliżej im sercem do Federacji Rosyjskiej. Tak, pamiętajmy, że te osoby, które pozostały, no to mają już potem jakiś bardzo konkretny powód. Wszyscy ci, którzy chcieli wyjechać wcześniej, po prostu to miejsce opuścili, choć z drugiej strony jednak w Wolniku Kupieńskim było bezpiecznie. Znaczy ja ostatni raz byłem tutaj w maju, jednak na ulicach w tych miejscowościach było nieporównywalnie więcej ludzi. Teraz jak przekracza się rzekę Oską, to ulice są praktycznie wyludnione, są puste, też widać o wiele więcej zniszczeń. I oczywiście pytanie o motywację jest bardzo trudne, no bo pewnie ile osób tyle odpowiedzi. Część bez wątpienia jest prorosyjska. Zresztą w ogóle Kupiańsk miał opinię jednak dosyć prorosyjskiego miasta. To o tym tutaj się tak otwarcie bardzo nie mówię, jak się porozmawia z mieszkańcami obwodu charkowskiego, to Kupiańsk miał taką opinię. Więc na pewno jest tam część osób, które gdzieś mogłyby czekać na powtórne wejście Rosjan. Jest, to myślę, że jest bardzo duża grupa ludzi, w szczególności osoby starsze, które po prostu nie chcą opuszczać swojej ziemi. One tutaj się urodziły, one tutaj umrą. My mieliśmy taką sytuację, że wjechaliśmy właśnie do jednej miejscowości, zabieraliśmy starszą panią, która wychodziła. Ona się pożegnała ze swoją sąsiadką, oczywiście płacz. I w tym momencie dało się słyszeć wystrzały z wyrzutni rakietowych Grad. To było naprawdę, naprawdę niedaleko. Oczywiście cały czas dookoła słychać artylerię, to jest jasne. I ja byłem w szoku, bo ja myślałem, że ta sąsiadka też wyjeżdża. Okazało się, że nie. Że ona zostaje ze łzami w oczach i mówi, że ona nigdzie nie wyjedzie, że tutaj są groby jej przodków, ona nigdzie stąd nie zamierza wyjeżdżać, zatrzasnęła furtkę do domu i uciekła, ale uciekła do swojego mieszkania i ona nie wyjechała. Więc to jest rzeczywiście szokujące, bo mówię, że kilkaset metrów słychać było strzelającą artylerię, więc to jest wręcz niepojęte, prawda? To my, wolontariusze, po prostu złapali tą panią do samochodu i wyjeżdżamy, nie ma na co czekać. Są też inne przypadki, na przykład spotkaliśmy się z taką panią z kolei w miejscowości Kliszczyjówka, to jest takie niewielkie miasteczko i ona opowiadała, że ona tutaj czeka, bo to jest ukraińska ziemia, ona jest ukraińską patriotką, ona witała wyzwalających tę miejscowość żołnierzy batalionu Kraken, pokazywała nam zresztą zdjęcia, ona mówi, że ona tutaj wspiera ukraińskich chłopców, że oni jak zjeżdżają z pozycji, przyjeżdżają, ona ich karmi, żeby czuli się pomimo tego, że są na froncie jak u siebie w domu. Znowu na telefonie pokazała zdjęcia, jak jednemu z żołnierzy urządzili urodziny. Zresztą jak my przyjechaliśmy, to też od razu dla nas gorąca kawa, kompot, prawda? To była głupia sytuacja. No my tutaj przyjechaliśmy jako dziennikarze, tutaj jest ewakuacja, przecież to my coś powinniśmy dać tym ludziom, a oni nas karmią. Ona mówi, że ona tutaj zostaje, bo to jest ukraińska ziemia, chłopcy na pozycjach wytrzymają i ona się nigdzie stąd nie rusza. Także te postawy są rzeczywiście bardzo, ale to bardzo różne. Natomiast nie ulega wątpliwości. Sytuacja rzeczywiście jest w tym momencie bardzo trudna. Ja też rozmawiając z żołnierzami wiem, że w tym momencie na Rosjanie rzucają do szturmów między innymi więźniów z oddziałów szturm Z zakluczone, prawda, czyli tych właśnie oddziałów utworzonych z wcielonych do armii kryminalistów, są traktowani jako mięso armatnie. Tu były też takie informacje, że na terenie linii frontu została przerzucona pierwsza gwardyjska armia pancerna. Z tego, co mówili żołnierze, na razie nie było szturmów z wykorzystaniem czołgów. Znaczy czołgi są wykorzystywane w zasadzie jako artyleria, one po prostu z takich pozycji nieruchomych ostrzeliwują cele ukraińskie. Natomiast na razie nie ma żadnych szturmów pancernych. Nie wiadomo oczywiście, ile jest żołnierzy po drugiej stronie. Natomiast to nie ulega wątpliwości. Rosjanie napierają na ten odcinek linii frontu.
czy chcą go przełamać, się wydaje mniej prawdopodobnie, czy chodzi o związanie sił ukraińskich, zmuszenie ich do przerzucenia oddziałów z południowego odcinka linii frontu, no to w tym momencie ja nie podejmuję się stwierdzić, nie mam takich informacji. To, co ja wiem, to, co ja widzę na własne oczy, to, że po prostu ten region jest bombardowany, ostrzeliwany, jest o wiele, wiele gorzej niż było chociażby jeszcze w maju. Także ponownie niestety ten odcinek linii frontu stał się po prostu bardzo gorący. No i wiele wskazuje na to chociażby ten dzisiejszy atak, że sytuacja po prostu będzie się pogarszała. Być może ta ewakuacja będzie w jakiś sposób jeszcze rozwiana, może rzeczywiście stanie się przymusowa, choć dotychczas właściwie nie było takich precedensów na Donbasie. Była ewakuacja dzieci, to był taki kazus, gdzie rzeczywiście przymusowo zabierano dzieci, których rodzice nie chcieli wjechać. Może to się zdarzy również tutaj, również w obwodzie kupiańskim. Także tak to w tym momencie wygląda, jeżeli chodzi o ten odcinek linii frontu. Oczywiście żołnierze mówią, że są dobrze przygotowani, natomiast spodziewają się tego, że te kolejne szturmy i ataki prawie na pewno tutaj nastąpią. Tomku, dużo się teraz czyta o kontrofensywie ukraińskiej, ale właśnie w kontekście tego, że można powiedzieć, że ona stoi. Ty rozmawiając z żołnierzami, jakie jest morale ukraińskich żołnierzy, bo też różne informacje docierają z różnych kanałów, że no, ta sytuacja, która obecnie jest, też powiedzmy nie jest zbytnio komfortowa dla samych Ukraińców. Myślę, że żołnierze są bardzo zmęczeni. Ja powiem szczerze, nie chciałbym tutaj tworzyć takiego lukrowanego obrazu rzeczywistości. Ja sobie zdaję sprawę, że Ukraina również prowadzi swoją kampanię medialną, propagandową. To jest naturalne, trwa wojna i Ukraina to może robić. Natomiast ja dochodzę, szczególnie w trakcie tego wyjazdu, jestem tutaj dopiero od kilku dni, więc może na kolejne wnioski jeszcze przyjdzie chwilę poczekać, ale to, co mnie uderzyło w porównaniu chociażby z majem, czy nawet z lutym, kiedy przecież wtedy Rosjanie byli w tą stronę jednak atakującą, to jednak dostrzegam zmęczenie. Dostrzegam takie mocne zmęczenie, że gdzieś rzeczywiście brak sukcesu tej kontrofensywy chyba przekłada się na morale i to nie tylko żołnierzy, ale przede wszystkim mieszkańców Ukrainy. Nawet dzisiaj rozmawiając z moim przyjacielem z Charkowa, to usłyszałem od niego, tak powiedział, no, że właśnie pogłoski o śmierci Rosji wydają się być mocno przesadzone. On mówi, że jakby tutaj wszyscy mówili, że Rosja upadnie, prawda, że coś się wydarzy, ta armia już jest w osypce, on mówi, że nie, tak absolutnie nie jest i wręcz takie myślenie po prostu jest szkodliwe. No i on niestety na przestrzeni ostatnich miesięcy z pewnego optymisty stał się raczej umiarkowanym pesymistą, że tak naprawdę nie wie, w którą stronę to zmierza, on widzi, że jest impas na linii frontu, ale jak długo jeszcze może ta wojna trwać. Ja gdzieś cały czas, to może bardziej niż od żołnierzy, którzy chyba nie chcą tego mówić dziennikarzom, ale od cywilnych mieszkańców, z którymi też rozmawiam, spotykam się. No słyszę, że pytanie, czy tu być może nie gdzieś perspektywa jakichś rozmów pokojowych się nie pojawia, czy może jakoś w tą stronę. To nie jest mówienie, że oddajmy terytorium, ale gdzieś, że ta myśl zaczyna się pojawiać i chyba jednak te oczekiwania wobec kontrofensywy, które były jednak bardzo duże i to również po stronie opinii publicznej w państwach zachodnich przywódców, no również były takie na Ukrainie. I oczywiście to nie oznacza, że nie dojdzie do jakiegoś przełomu, przecież no, cały czas toczą się walki na południu, tak, od strony Nowosyłki, Łożajne, Robotyny na południu od Zaporoża, ale jednak chyba ten brak sukcesów w jakiś sposób tutaj może wpływać na morale no, i widać jednak no, po prostu zmęczenie. To jest coś takiego, co bardzo rzuca się w oczy. No i jednak to, że coraz częściej mówi się o jednak tych bardzo dużych ukraińskich stratach. Ja też oczywiście nie dysponuję żadnymi liczbami, a tutaj Państwu nie zdradzę żadnych tajemnic, bo po prostu dostępu do nich nie posiadam. Ostatnio pisał na tym, który zamawiał sobie to chyba New York Times, tam podawał jakieś dane, 70 do 130 tysięcy, 70 po stronie Ukraińców, 160 Rosjan. No to ja na Ukrainie słyszę, że to są i tak dane optymistyczne. No ponadto zaczyna pojawiać się problem inwalidów wojennych, osób, które wracają z frontu, którzy stracili kończyny, pojawia się też problem po prostu o charakterze psychicznym i psychologicznym. To się po prostu nawarstwia. To już nie jest faza wojny tego entuzjazmu, pewnego rodzaju wzmożenia, które obejmowało wszystkich. Mam wrażenie, że od tej fazy właśnie entuzjazmu przechodzimy do niestety niebezpiecznej fazy znużenia i na to również Rosja liczy. Tomku, jakie są Twoje plany na najbliższe dni?
Wiele wskazuje na to, że dzisiaj to jest ostatni dzień, który spędzamy w obwodzie charkowskim. No chyba, że dojdzie do jakichś dramatycznych wydarzeń w nocy, tego nigdy nie można przewidzieć. Ale jeżeli nic się nie zmieni, to jutro jedziemy do Kramatorska na Donbas i najbliższe mniej więcej około tygodnia spędzimy, no oczywiście nie w samym Kramatorsku, będziemy w rejonie Donbasu, prawdopodobnie Czesiwiar, być może jakieś miejscowości bliżej w okolicach tam Jampiłu od Łymania. Chcemy też, mamy nadzieję, że jest taka możliwość pojechać w kierunku Borukiej Nowosilki, południowo-ludzieńskiego, tam gdzie ta Ukraina, ta kontrofensywa ukraińska odnosi obecnie wprawdzie ograniczone, ale mimo wszystko największy sukces. Tomku, bardzo Ci serdecznie dziękuję za przekazanie tych najświeższych informacji. To, jak wspomnieliśmy na samym początku naszej rozmowy, to nie jest nasze ostatnie łączenie. Jeżeli pozwolą oczywiście na to możliwości techniczne, Tomek w najbliższych dniach przekaże kolejną garść informacji w naszym cyklu. Tomku, jeszcze raz serdecznie dziękuję. Życzę Ci spokojnego wieczoru i spokojnych oczywiście najbliższych dni. Mateuszu, ja z kolei bardzo dziękuję za wszystkie pytania, za rozmowę, a Państwu serdecznie dziękuję za uwagę i poświęcony nam czas. Jeszcze raz gorąco zachęcamy do odwiedzenia mediów Tomka, które są w opisie tego filmu i oczywiście śledzenia naszych mediów społecznościowych. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Sponsorem programu były Militaria.pl.